Dawno mnie tu nie było. Czy dużo się zmieniło? Tramwaj, kierunek Winnica. Witam Was tutaj, cześć, jestem Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Tramwaj, kierunek Winnica. Dzisiaj będzie piąty odcinek, to już naprawdę dosyć długi czas, odkąd zaczęła się tutaj nasza budowa, inwestycja i wszystko. I co ważne, miałem tutaj do Was do powiedzenia, to jest to jeszcze na początku takie organizacyjne. Tramwaj, kierunek Winnica będzie miał jeszcze dwa odcinki, czyli do 11, raczej na pewno. I odcinek kolejny, czyli 12, prawdopodobnie będzie zapowiedzią nowej serii Tramwaju na Winnicę, ale tego innego. Tak czy siak, co się działo na budowie na Winnicy? No powiem Wam, że myślałem, że się więcej wydarzy, ale w sumie zima to zima. Ale o szczegółach nasz reporter. Łączymy się z Jakubem Skutem, który jak zawsze do nas ma nowe informacje. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj na Winnicy. Jak widzicie, jest tutaj dosyć pusto i za dużo się nie dzieje. To dlatego, że spadł śnieg i niestety nic zbytnio nie idzie do przodu. Kanałek jest już prawie w całości zrobiony, a prawie wszystkie tory zostały już wyłożone. Jak widzicie, powoli zaczyna pojawiać się tutaj sygnalizacja świetlna. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, z ciepłego domu, Jakub Sykut. Dziękujemy, Sykucie. Widzę, że dobrze się bawisz w domu. Nie to, co ja wychodzę i zwiedzam, co się tam dzieje. Ale tak, po kolei. Zacznijmy sobie dzisiaj nietypowo, bo od pętli, no, bambajowo-autobusowej. Jest tutaj dosyć dużo rzeczy. Na całej inwestycji mamy rozłożone już wszystkie słupy sieci trakcyjnej, co jest na plus. Wszystkie tutaj przyczepienia już do sieci trakcyjnej, do kabli i tak dalej, też już są na miejscu. To też jest na duży plus. Ale mamy jeszcze parę haczyków. Nie mamy sieci trakcyjnej, czyli faktycznie nie mamy już kabli. Wszędzie. Pamiętam, że w niektórych miejscach były już próby tam rozwieszania ich, naciągania i tak dalej. Nie wiem, czy wszędzie zostały. Możliwe, że zostały zdjęte, bo śnieg padał. I nie zostały wszędzie jeszcze porozciągnięte na maksa. Więc tak to wygląda. Jedno jest pewne, że jak tam byłem, to było naprawdę piękne słoneczko. Nadrobienie zdjęć słoneczku i całej inwestycji. No ale to nie to chodziło. To tak, jak wygląda nasza budowa? No ogólnie w większości, jak ja byłem, była zaśnieżona, teraz się wszystko już topi, więc praca na budowie wyruszy znowu w re. Co jest na plus, bo aktualnie to tam się dużo nie zmieniło, tam słyszeliście, co Sygut mówił i niestety on ma dosyć dużo racji. Po pierwsze, cała pętla autobusowa, tramwajowa i cała inwestycja była zaśnieżona w 100% przy moich zdjęciach, więc możemy tylko zobaczyć to, co wystaje z ziemi lub to, co widać w zmianie terenu. No tak, jak mówiłem, słupy są tutaj całkiem nieźle poustawione. Latarnie prawie na całej zajezdni, a właściwie pętli, już się pojawiają. Jeszcze bez lamp jako takich w większości miejsc, ale słupki już są zamontowane, co jest na pewno dobrym z tej plusem tej całej inwestycji. Chociaż byłoby miło, jakby prace budowy były oświetlone ogólnie w całości, to bym jeszcze mógł więcej tutaj was wyciągnąć. Patrzę na zdjęcia i widzę kable, w sensie wydaje mi się, że widzę. Tak, część sieci trakcyjnej faktycznie jako kabli już jest zamontowana, czyli nie została zdejmowana. Nie była zdejmowana. Okej, to dobrze. Bo oglądam sobie zdjęcia w dosyć dużym przybliżeniu i widzę, że nie ma żadnych tutaj problemów. To dobrze. Na końcu naszej linii, czyli przy połączeniu przyszłym z ulicą Modlińską, kozły zostały postawione na sieci, na drodze bambajowej. Sądzę, że jeszcze coś mocniejszego tam zostanie postawione niż takie zwykłe kozły, bo taki jazz, jak się trochę bardziej rozpędzi, to spokojnie tam się wykolei. No i tak, co ważne. Pętla bambajowa jest właściwie jak dla mnie w 100% skończona. To znaczy, nie ma jeszcze wszystkich sieci, całej sieci trakcyjnej, chyba, jeśli mi się dobrze wydaje, bo niektóre słupy już faktycznie są porozciągane, głównie na tej zaprotce. To z tego, co widzę, to tam część już linii trakcyjnej jest już zamontowana. Tak samo jak nad tą zawrotką na środku ulicy Światowidek, która jest zamontowana, tam gdzie tylko jazzy dwukabinowe i swingi dwukabinowe będą mogły zawracać. Też już są tam kable, w sensie są zamontowane kable, do których będą zamontowana sieć trakcyjna. Wiem, że trochę dziwnie to brzmi, ale tak to dokładnie jest.
Przystanki, chodniki i tak dalej, nie widać ich, bo jest pokrywa śnieżna, ale z tego co pamiętam, ostatnio już była na wysokim etapie. Nie ma wylanej drugiej warstwy asfaltu na ścieżkach rowerowych, to na pewno. No i tak, zła nowina jest taka, że przy ulicy Modlińskiej no nie widać połączenia. Nie widać naszego ronda, nie widać jakkolwiek, żeby były budynki na trasie wyburzane. Czyli połączenie z Modlińską no raczej nie będzie jednocześnie podczas otwarcia tramwaju na Winnicę. Ja jestem ciekawy jednej rzeczy. Czy autobusy z Nowodworów wszystkie, albo chociaż nawet część, zostanie przeniesiona na pętlę na Winnicy? Bo dojazd do pętli na Winnicy będzie tylko i wyłącznie od Światowida, od Tarchomina i Nowodworów. No i jeszcze ewentualnie od Bukowa, ale to jest też taka trochę bardziej odjechana trasa. I się zastanawiam, czy te autobusy, bo wiadomo, że główne linie, takie jak 700 czy inne, które jadą z Legionowa, Łomianek i tak dalej, Łomianek, to już trochę w sensie z Jabłonej się powiedzieć, to one właśnie powinny na te Winnicy kończyć. Ale na razie nie mamy żadnych takich zmian, żeby szybko nam zrobili te połączenie z Modlińską, co jest na duży minus. No i tak, nadal już w skrócie tego powiem, prace nad kanałkiem naprawdę są na zaawansowanym etapie. Z tego co widziałem, pod pokrywą śniegu jest już właściwie całkowicie wylany beton, nie ma tylko jeszcze zrobionego do końca kanałku pod przejściem dla pieszych, z tego co mi się wydaje, bo tam mieli chyba przejazd właśnie koparki. I aktualnie pewnie będą już to powoli zasypywać, wyrównywać i ostatni element torów bambajowych zostanie położony, więc może w przyszłości szlifujemy szyny się tutaj pojawią. Kto wie, skrzyżowanie tutaj Światowida Leśnej Polanki jest no po prostu zaśnieżone. Tutaj się właściwie nic nie zmieniło poza jedną ważną rzeczą. Sieci trakcyjnej nie ma więcej, bo już na ostatnim odcinku było dosyć dużo. Co się faktycznie zmieniło tam, to jest to, że mamy tam faktycznie teraz coś ważnego, a mianowicie sygnalizację świetną. Ona się już tutaj pojawiła. W niektórych miejscach faktycznie mamy dosyć dużo nawet tej sygnalizacji świetnej. Jak sobie dobiję zdjęciami. To mogę wam powiedzieć, że właśnie sygnalizacja świetna nam się zaczęła pojawiać. Na razie jest ona tak poustawiona, że tylko się cieszyć. Jest poustawiona w taki system, to się ogólnie nie podoba mi się, że tutaj jest sygnalizacja świetna, ale tu jest tak duże skrzyżowanie, że niestety bez niej byłoby trochę ciężko bezpiecznie tam chodzić, bo tu dużego ruchu nie ma, no chyba że jak otworzę Modlińską, to będzie duży ruch. W to też nie jestem do końca przekonany. Bo będzie to chwilę czasu jeszcze trwać, zanim się ludzie przerzucą, że a, z Modlińskiej to w Światowidom od razu można jechać od Legionowa, to coś ciekawego. Także sądzę, że to też chwilę potrwa. Na pewno to, że się sygnalizacja świetna już pojawia, to dobrze, nie ma jeszcze tych osłonek tam przeciśniegowych i tak dalej, więc no jeszcze i one to jest w pierwszym stopniu fazie i nie jest jeszcze wszędzie zainstalowana. Tak samo słupy tutaj do sygnalizacji świetnej tej dla samochodów też już powoli te wysokie są montowane. Co na minus, to jest górka. Nie widzę jakiejkolwiek zmiany wizerunku górki. Znaczy, że cały czas mamy taką suchą blachę i na niej nic nie ma. Ja jestem naprawdę ciekawy, czy oni tak to zostawią, bo oni mogliby tam jakieś kamyczki, cokolwiek poustawiać na tej, nawet pomalować to, jakieś graffiti czy coś. Ale nie taką blachę zostawić tutaj. Ja jej nie daruję, jak coś takiego zostawiam. Pewnie pomalują to, ale tak czy siak. Ponadto nad terenem budowy na ulicy Światowida, już tutaj Leśnej Polanki w kierunku pętli Nowodwory, na części budowy są zapalone latarnie świetne od starej jezdni Światowida. Po prostu nie przyczepili jej, nie przyłączyli pewnie większej sieci. SIP cały czas na terenie całej pętli i wszystkich przystanków pokazuje, że niedługo będzie działać. I szkoda, że jest tak zasłonięty pod tą folią, bo tak to byśmy mogli zobaczyć, jak się nazywa na pewno nasz przystanek. Ale niestety nie wiemy tego, bo to nie wiadomo, czy to będzie Grzmalitu w końcu, czy jaki. Bo były tam różne zmiany, że to się zmieni na Leśnej Polanki, na jakiś plac i w ogóle. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo, bo ja jestem naprawdę ciekawy, jak to się ostatecznie pokończy. I jest dużo przejść dla pieszych, przejść rowerowych też dla pieszych, co ważne. No i wszystko jest zaśnieżone, oczywiście plac budowy jest nieodśnieżony. I teraz już, bo dzisiejszy odcinek nie będzie długi. Tak jak mówiłem, bardzo dużo się nie działo, pomimo tego, że długo nie było odcinków. To powiemy wam, czy warto się martwić o to, że nic się teraz nie dzieje na budowie. Łączymy się z Sykutem. Jak widzicie, na placu budowy aktualnie za dużo się nie dzieje. Przez to, że ostatnio spadł śnieg i były ujemne temperatury. Ale spokojnie.
W specjalnej umowie wyznaczony jest okres, w którym prace nie muszą się odbywać. Jest to okres zimowy, więc można powiedzieć, że mimo tego, iż na razie jest pusto, wszystko idzie zgodnie z planem. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Także tak jak dokładnie nam tutaj Sykut powiedział, zawsze jakiś kluczek prawny jest tutaj, żeby dało się wyjść, nawet jeżeli pada śnieg, z tej sytuacji. W poprzednich latach nie mieliśmy tak dużych śniegów i śniegu. I nie mieliśmy też takich mrozów, a w tym roku, no to ewidentnie trzeba było z tego skorzystać. Tak samo jest z przybudowy metra, jako ciekawostkę powiem, ale przybudowy metra to teraz bardziej COVID jest problematyczny. To byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Wiem, że taki krótki, bardziej podsumowanie tego, co było ostatnio, ale w kolejnym odcinku, który się pojawi w marcu, powiem wam o wiele więcej rzeczy, bo będę mieć też mapę całego placu budowy, a po prostu przy śniegu stwierdzimy, że nie ma sensu robienia mapy, bo byście jej tak dużo nie zauważyli. W kolejnym odcinku zrobimy sobie dokładną, pełną analizę budowy, a on się pojawi za około miesiąc. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie z tyłu i ten dźwięk, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Jakoś w tym tygodniu może jeszcze wystartuje seria z budową zajezdni Annapol na moim kanale. I jeżeli chcecie być jeszcze bardziej na bieżąco, poznać w Warszawie czy innych rzeczach, zapraszam na mój serwer Avizolandia, linki do niego w opisie. No i co dużo mnie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Bym więcej pogadał o winnicy, ale nie chcę was przynudzać, zresztą. Cześć!